Witam ponownie. Znowu wylądowałem u Kruka w Norymberdze. Tak się nazywa sprzedawca. Rozmawia troszeczkę w języku polskim. Zobaczmy, co ma ciekawego na sprzedaż. Pod filmikiem znajdziesz numer konta zrzutka. Wpłaty są bez prowizji. Zbieramy kaskę na paliwo właśnie na takie wypady, żebym mógł dla Was prezentować samochody tutaj w Niemczech na sprzedaż, podawać kontakty do sprzedawców. Dzięki moim nagraniom może kupisz swój wymarzony samochód, sprowadzisz samemu nie płacąc prowizji. Także kto może, wspomoże. Daj Ci za to Boże. Łapki, komentarze również mile widziane. Dobra, trzeci dzień z rzędu plądruję dla Was komisy samochodowe. 6500, rok 9. Automat diesel 2 litry, 143 konie, nowy przegląd, 194 przelatane, A4, ambient, park kroniki, grzane poślady, nawigacja. Tutaj, jak pokazałem, na zderzaku delikatna obciereczka. Światło słoneczne mi się odbija w szybach. Z tego co widzę, środek czysty, zadbany. Tutaj nad kole delikatnie przygniecione. Możecie sobie też sprawdzić na stronie sprzedawcy, co ma tutaj na sprzedaż. Troszeczkę ciasno tutaj jest. Ibiza. Seat Ibiza 7000, rok 14, w benzynie 1.2, 105 koni, 87 przelatane, 7.23 przegląd, 87.300 nalotu. W sumie niewielki przebieg, prezentuje się dosyć ładnie. Wersja SC, muszę się tam wcisnąć. Kto ogląda moje filmiki, wie, że tutaj zawsze stały kałuże. Golfik bez opisu. Z tyłu widzę ciekawy samochód. Altrak chyba się to nazywa. Czy Furtrak, coś w tym rodzaju. Toledo czy Altea to jest. Troszeczkę uterenowiona. Taka podwyższona bryczka. Altea XL. Trafiały się też w napędzie na cztery buty. Te samochody tutaj się nie przecisnę. Zobaczcie, w jakich warunkach muszę tutaj pracować. Także jeżeli coś nawywijam, coś namieszam, nie czepiaj się w komentarzach. Myślisz, że to taka łatwa sprawa wybrać się na komis, pokazać samochody, nic nie pomylić. Tym bardziej, że wiecie, że moje wszystkie filmy są bez cięć, wszystko jest na żywo. Cena 2500, rok 4, benzyna 116 koni, przelatane 200, 1.24 przegląd, pierwsza ręka Turan. Widzę tutaj troszeczkę na progu, ktoś już chyba podmalował, pewnie korozja tutaj się pojawiała. Tutaj też delikatnie widać, jest podpicowane. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tych sprzętach. Mamy paska po taksi. Powinien być tani. Tutaj delikatne uszkodzenie lakieru. Zobaczmy skrzynię. Skrzynia manualna, skóra w środku. 6000 euro za Passata po taksi. Tutaj błotnik delikatnie jest obity. Cena dosyć atrakcyjna jak za Passata w tej budzie. Zobaczmy, ile ma nalatane. Rok 14, 105 koni, 1.6 diesel, 240 nalatane Blue Motion. Nie tak najgorzej jak na taksi. Lecimy dalej. Audiczka bez opisu. Peugeot. Peugeot 3008. Wersja Tendenz, pierwsza ręka, 5000, rok 10, benzyna, 120 koni, 170 przelatane, nowy przegląd. Peugeotek wygląda całkiem. W środku czysty i zadbany.
Nie widzę tutaj na nim większych na razie obcierek, mankamentów. Nareszcie tutaj, jak widzicie, mam troszeczkę więcej miejsca, mogę się swobodnie poruszać. Oponka ładna. Nie ma powodów do narzekania. 1800 euro za Peugeota Cabrio. 2000 euro za Peugeota Cabrio. Zobaczmy sobie Asterkę GTC. Tutaj delikatnie zderzak jest przytarty. Skrzynia manualna. Środek wygląda na czysty i zadbany. 2500 euro za tą Astrę. Opona ma jeszcze sporo bieżnika. Lampy nie są przyblaknięte. Zderzak tutaj chyba delikatnie ktoś przyhaczył. Rok 8, benzyna 1.6, 105 koni, 174 przelatane, 7.23 przegląd. Nawigacja Parktronic i do tego alu. Nie ma dramatu, nie widzę korozji na tym sprzęcie. Tutaj chyba ktoś zaślepki od relingów capcarapca. Peugeot ładny, tylko lampy trzeba by sobie delikatnie przepolerować. Co jeszcze? Kianka Sportage, napęd na 4 buty. Cena 4000, rok 6, diesel 2 litry, 113 koni, 187 przelatane. Pierwsza ręka, przegląd nowy, przeod sprzedaży. Środek wygląda na czysty, zadbany. Skóra w środku, jakieś pokrowce są założone. Kawałek fotela tylko widziałem. Zderzak przedni ma troszeczkę inny odcień. Tutaj delikatnie, jak widać, przygięty. Auto nie jest nówka sztuka, ale prezentuje się kijanka nie najgorzej. Opony jeszcze mają kawał bieżnika. Dobra, zobaczmy sobie Tucsona Hyundai'a. Tucson 4500, rok 8, w benzynie 2 litry, 140 koni, 222 przelatane. Przegląd nowy, skóra i manual. Nie wygląda najgorzej. Lampy trzeba koniecznie sobie przepolerować. Tutaj ktoś Kugę ogląda za 5500. Nie wiem, czy kupi. Zobaczmy w międzyczasie inne samochody, co ma na sprzedaż. Skrzynia manualna. Błotnik trochę skorodowany. 4200 za Golfa w plusie. Rocznik 12, 1.2 benzyna, 300 nalatane, 86 koni, Comfort Line. Golfiacz dla jakiegoś lakiernika, żeby troszeczkę podpicował ten błotnik. Z tej strony nie wygląda najgorzej. Tutaj Audi TT, ale bez opisu. Może na stronie sprzedawcy coś więcej znajdziecie. Widzę półskórę tutaj w środku, S-Line. Ktoś tutaj nietypowy grill jakiś założył. Chyba za dużo oglądał Szybkich i Wściekłych. Audiczka A1. W S-Line 7000, rok 11, 1.2 benzyna, 86 koni, 154 przelatane. Przegląd nowy, klima, grzane poślady, druga ręka. 7000. Szkoda, że nie pięciodrzwiowa, ponieważ o pięciodrzwiowe czasami pytacie. A1. Mamy APA z klimatyzacją, 4000 euro. Rok 12, litrówka, 60 koni, 174 przelatane. Przegląd nowy. Środek wygląda na czysty i zadbany. Silniczek ładnie tutaj pracuje. W Fordziku Kuga 5,5 koła.
nie zdążyłem zobaczyć opisu, ponieważ jak widzicie, ktoś tutaj przyszedł i ogląda ten samochód, także nie będę z kamerką tam mu wjeżdżał. Lampy trzeba by sobie w pasku przepolerować. 8300, rok 12, 1.8, 160 koni, 150 przelatane. Dużo wyposażenia, tak napisał, ale osobiście obawiałbym się troszeczkę tego silnika 1.8, 160 koni. Mamy Volkswagena Turana. Nawigacja, alu, grzane poślady, druga ręka, rok 11. 1.6 diesel, 105 koni, 180 przelatane, 7800. Przegląd techniczny nowy przy odsprzedaży. Póki co robi dobre wrażenie. Nie widzę tutaj większych mankamentów na tym sprzęcie. Są alusy. Oponki jeszcze mają kawał bieżnika. Przybrudzone tutaj zawsze błoto stoi. Cross Turan nie ma opisu. BMK 3000 euro. Rok 6 w benzynie 2 litry, 130 koni, 240 przelatane. Przegląd nowy przy odsprzedaży. Oponki jeszcze kawał bieżnika. 4000 za renówkę. Rocznik 6, diesel manual 2,5 litra, 114 koni, 136 przelatane. Z pierwszej ręki renóweczka. Troszeczkę tutaj, jak widać, koroduje. Środek też nie jest w idealnym stanie. Dobra, Audi A4. Delikatnie tutaj przygnieciona. Cena 2300 za Audicę. No ten błotnik też trzeba by sobie wymienić. Rok drugi w benzynie, 130 koni, 170 przelatane. Zobaczmy w środku. Środek do prania. Z tyłu tutaj za wiele nie zobaczę. Ciasno widzę z tyłu na tylnej klapie. Nie ma wycieraczki. Co tutaj stoi? Na półskórach skrzynia szósteczka. Audica w Avancie, rocznik 6. Dosyć ciekawy kolorek. Ładnie wygląda. Muszę przejść tutaj po tych płytkach, ponieważ widzicie, co się tutaj dzieje. Także jestem teraz ninja. Udało się, nie wpadłem. Tutaj lekka zapraweczka widzę na narożniku w Turanie. Teraz zobaczyłem pod słońce. BMW 3600. Rok 5 w benzynie. 116 koni, 160 przelatane. Parktroniki, alu, nawigacja. Golfiacz. Golfiacz kosztuje 4700 euro. Tutaj widzę, kostki poukładał, żeby ktoś mógł przejść po kamieniach. Ładna opona. 75 kW, 1.6. 175 przelatane z instalacją gazową. Klimatyzacja, 75 kW. O, matematyka szybka w głowie, a lecę dzisiaj któryś filmik. Wydaje mi się, że wersja 102 konie MPI. Dobra jednostka. Zagazowany. Także koszty instalacji by odeszły. Tutaj trzeba by sobie coś poprawić. Audica bez opisu. Ktoś tutaj małe ryski zrobił. Zerknijmy sobie. Tutaj też podrapała jakaś menda karoserię. Środek dosyć ładny. Obrotomierz to 4,5, czyli w dieslu. Nie wiadomo jaki silnik, czy 3 litry, co to jest. Skoda na półskórach. Chyba w napędzie na 4 buty, z tego co widzę. Dokładnie.
Skodzinka w napędzie na 4-3-3, rok 6, diesel, 105 koni, 1.9, 290 na latane, przegląd nowy. Pierwsza ręka w napędzie na 4 buty. Środek nie najgorszy, kierownica trochę podmęczona. Śladów korozji za bardzo nie widać. Taka troszkę podniesiona, uterenowiona. Myślałem, że to Scout jest, ale nie ma tutaj plastikowych nadkoli. FSI. Silnik, w którym lubi się zbierać nagar. No cóż, skrzynia manualna. Dobrze, że to błoto tutaj troszeczkę podeschło. To mogę się spokojnie poruszać. Kilka zadrapań tutaj na masce. Cena 3200. 1.6, 116 koni, rok 5, 200 przelatane. Tutaj może kogoś zaciekawi Ford Ka do miasta dla córki, żony, kochanki, nie wiem. Ten błotnik jest troszeczkę widać poobijany. Trzeba by sobie wstawić nowy albo przelakierować. Poza tym dosyć ładnie wygląda kaczucha w kolorze cytrynowym. 3000 euro, rok 10, 129 przelatane, 70 koni, 4, 23 przegląd. Dwa komplety opon. Stosunkowo młody rocznik, przebieg niewielki. Można kaczuchom jeszcze pośmigać. Dla jakiejś studentki, czemu nie? Tutaj lampa, widzę, jest pęknięta. Oponki z tyłu nie są najlepsze. Trzeba by sobie jeszcze troszeczkę ponegocjować tutaj cenę. Może z 500 by jeszcze urwał za 2500 euraków. Jeżeli technicznie sprawna, można by jeszcze polatać. Audi bez opisu. Na stronie sprzedawcy może coś znajdziecie. Tutaj jest Golfiacz bez opisu. Tutaj wam pokażę kontakt od razu. Proszę bardzo, telefony, nazwa. Jesteśmy w Norymberdze. Nic przed wami nie ukrywam, nic sobie nie doliczam. Pokazuję wam bryczki prosto z placu, opisy, ceny. Kto chce, skorzysta. Nygus taki troszeczkę Robin Hood. Widzę, że kuga została. Facet chyba tutaj zrezygnował z zakupu. Tak jak mówiłem, słyszałem 5500, rok 9, w dieslu 2 litry, 136 koni, 240 przelatane, pierwszy, 24 przegląd, parktroniki, druga ręka, kuga, skrzynia manualna. Czy jest otwarta? Jest otwarta. Ktoś tutaj chyba polakierował te rączki. Czy zajrzę tutaj pod fotel? Nie jest popruty, trzeba by ją sobie tutaj troszeczkę uprzątnąć. Ale jak kilka osób tutaj wsiądzie, słuchajcie, to naniesie tego piachu. Tak to wygląda. Chyba kuga jest w napędzie naprzód. No to chyba mamy wszystko za sobą. Pozdrawiam. I widzimy się w kolejnych filmikach. Łapki, komentarze mile widziane. Jak masz złocisza, żeby się dorzucić na paliwko, żebym dalej mógł dla was to robić? Daj ci Boże. Do następnego.